Dzień dobry, dzień dobry. Minęła godzina dziewiętnasta. Powinniście już mnie słyszeć, a zaraz zrobię tak standardowo, żebyście mnie widzieli również. Okej, okay. zobaczmy. Cześć, ja nazywam się Krzysiek. Wy jesteście, jeżeli to oglądacie na żywo, na Facebooku Kodilli, a jeżeli oglądacie nagranie, no to jesteście na kanale Kodilli. Dajcie mi znać. Pierwsze, oczywiście, o co zawsze proszę, za każdym razem, to dajcie mi znać, czym mnie słychać, czym mnie widać. Pojawił się dźwięk, już słyszę teraz, widzę teraz okej. Okay. Super, super. Słuchajcie, dzisiaj temat, jak zostać testerem oprogramowania. No, opowiemy sobie trochę o tym. E, opowiemy sobie trochę o tym, e, dlaczego warto tym testerem zostać, czy warto tym testerem zostać w ogóle, e, i czy jest miejsce na rynku, i tak no ale nie uprzedzajmy faktów, przejdźmy od razu, jest git, witam wszystkich. Super, super. Jakby było za, za cicho, za głośno, też dawajcie znać. Ja cały czas tutaj, jak spoglądam na ten ekran, to patrzę na Wasze komentarze, więc jakby, jakby coś się działo, to dawajcie znać. Przechodzimy od razu może do planu webinaru, żeby nie, nie tracić czasu w ten cudowny, patrzę przez okno, zimny i ciemny wieczór. No dobra, plan webinaru. Dzisiaj o testerach testerach oprogramowania, czyli najpierw powiemy sobie, tak mniej więcej, co robią testerzy. Moment, punkt zero. Najpierw się przywitamy i ja trochę powiem dwa słowa o Kodilli, dlatego że część z Was tutaj jest, jest nowa i pierwszy raz nas widzi, więc dla Was parę zdań dosłownie o Kodilli. Potem, potem o tym, co robią testerzy. Trochę powiem o tym podziale na testerów automatycznych bądź automatyzujących. Zaraz, zaraz do tego przejdę. O, i widzę, że tutaj tester manualny mi chodziło, nie o TM, więc tester i testerach manualnych. Parę zdań o tym, jak zostać testerem. Mam dla Was tutaj też taki fragment wideo z wywiadu z testerem, który nagraliśmy dwa tygodnie temu. Kto nadaje się na testera, jakie cechy trzeba mieć, czym się trzeba wykazać, itd. Czego wymagają pracodawcy na podstawie badań z Fluff no Jobs? Zarobki, rynek pracy testerów. I gdzie szukać jeszcze dodatkowych informacji na, te, na temat testowania, jeżeli bylibyście zainteresowani? No bo jeżeli jesteście zainteresowani tą ścieżką kariery, to wiadomo, że taki jeden webinar nie sprawi od razu, że będziecie testerami. I na sam koniec, oczywiście, Wasze pytania. Ja postaram się odpowiedzieć na najwięcej z nich, jak tylko będę mógł. I mam oczywiście ofertę specjalną, która będzie dotyczyła, już teraz zdradzę, wszystkich naszych bootcampów. Okej. Okay. Dobra, słychać wszystko dobrze, bardzo fajnie no dobra, no to tak, to tak jak mówiłem pytania na koniec pytania na koniec tam na nie odpowiem, ale jeżeli w trakcie was znajdzie jakieś um, was jakieś pytanie, które chcielibyście zadać, to oczywiście możecie pisać, bo ja się będę starał cofnąć do tych wcześniejszych pytań i odpowiadam od razu na pytanie, które się pojawia cały czas, czy webinar będzie dostępny później, będzie dostępny na YouTubie, wszystkie nasze webinary są dostępne na YouTubie, na, naszej, na naszym kanale znajdziecie Play, playlistę ze wszystkimi poprzednimi webinarami, tam możecie sobie je obejrzeć, ale też ten będzie tam dostępny, więc jeżeli z jakiegoś powodu będziecie musieli nas opuścić, nie róbcie tego. To, e, to będziecie mogli później zobaczyć całą resztę. No dobra, przejdźmy, przejdźmy już do, do, do samego, samej prezentacji. E, najpierw dwa słowa o nas. E, my jesteśmy najchętniej wybieraną szkołą programowania według e, Instytutu Badań Rynku i Opinii DRB Polonia. E, uczymy od zera krok po kroku. E, obecnie na czterech ścieżkach: Web Developer, Java, e, Frontend, e, React i Tester Automatyczny. Wszystkie nasze bootcampy, wszystkie te, wszystkie te bootcampy są dostępne oczywiście zdalnie przez internet, więc sobie je wypełniacie w sensie... Bierzecie w nich udział, kiedy chcecie. Oferujemy też opiekę i pomoc mentorów, więc dostaniecie swojego mentora, który będzie się, wami, będzie się wami, opiekował i z którym będziecie, który będzie wam robił cold review, z którym będziecie cały czas w kontakcie, więc to jest mega pomocne, wydaje mi się, przy nauce. No, tak jak powiedziałem, bootcampy są przez internet. Oprócz tego trzy takie, trzy takie darmowe, darmowe bonusy, które, na które zawsze was namawiam, na wszystkich webinarach, to test predyspozycji, który możecie sobie wypełnić na kodilla.com test. Ten test pozwoli Wam na takie Określenie, określenie w którym kierunku w programowaniu, czy wy się nadajecie do tego programowania, czy trzeba byłoby czy nad czymś popracować. To jest takie podstawowe nasze narzędzie. Oprócz tego, oprócz tego oferujemy doradztwo zawodowe, czyli takie. Takie narzędzie, w którym możecie się zapisać na kodilla.com/slash doradztwo. Tam się zapisujecie do kalendarza i możecie z naszym doradcą porozmawiać przez telefon. Takie doradztwo trwa, trwa około 30 do 45 minut. No i to już jest takie bardziej spersonalizowane w stosunku do tego testu predyspozycji, bo po tej 45-minutowej rozmowie jesteście, ten doradca jest wam w stanie wskazać kierunek. W którym powinniście pójść, i ja też serdecznie do tego za, zachęcam. E, powiedziałem, że trzy darmowe, ale trochę naciągnąłem rzeczywistość, bo chciałem jeszcze powiedzieć o e, programie gwarancji pracy, który można dokupić do naszych najdłuższych, e, najdłuższych bootcampów, czyli do Web Developer Plus i Java Developer Plus. E, to jest świetne rozwiązanie, i jeżeli, jeżeli jesteście naprawdę zdecydowani na to, żeby się przebranżowić, przejść, E, przejść do branży IT, e, to wydaje mi się, że ten program Gwarancja Pracy jest dobrym rozwiązaniem. E, powoduje on tyle, że narzuca pewne obowiązki na Was, narzuca pewne obowiązki na nas, e, ale de facto <coughs> De facto szukamy, e, szukamy, pomagamy Wam znaleźć pracę. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od zakończenia bootcampu nie znajdziecie takiej pracy, to my wtedy zwracamy wszystkie koszty, jakie ponieśliście na poczet bootcampu. Dobra. To jak już omówiliśmy, przywitaliśmy się, to przejdźmy już do tego, co tak naprawdę testerzy robią. Więc testerzy odpowiadają za weryfikację prawidłowego działania oprogramowania czy też systemu, a także przeprowadzenie testów funkcjonalności. Czyli w skrócie testerzy testują. To takie masło maślane, ale tak naprawdę ich praca w większości polega na wykrywaniu błędów i usterek, następnie zgłaszaniu ich deweloperom. To będzie mega istotne jak będziemy potem o cechach rozmawiali, jakimi cechami muszą się testerzy wykazać w swojej pracy. A efektem ich pracy na dobrą sprawę jest poprawa jakości lub tworzenie w ogóle nowego oprogramowania. Więc co testerzy testują? No wszystko. Tak naprawdę, jeżeli mieliście do czynienia, a mieliście na 100%, bo każdy z nas ma telefon, to jeżeli mieliście do czynienia z aplikacjami, ze stronami, chociażby Facebooka, na którym jesteśmy obecnie, wszystkie te, wszystkie te rzeczy. Ktoś musi przetestować. Dlatego kiedyś było tak, że robili to programiści, a potem po prostu jakby częścią, częścią tej pracy tej pracy zajęły się osoby wyspecjalizowane w tym właśnie testowaniu. I oczywiście jest ten podział na testerów manualnych i automatycznych, o którym za chwilę powiemy. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że tak jak programowanie jest obecnie wszędzie, od właśnie telefonów, tabletów, komputerów, które logicznie się dość łączą z programowaniem, no to jest jeszcze, jest jeszcze też kwestia takich rzeczy jak. Inteligentne pralki, inteligentne lodówki, wszystkie takie narzędzia, w których też jest oprogramowanie samoloty, samochody obecnie wszystkie te narzędzia, w których to oprogramowanie jest. No i ktoś pisze to oprogramowanie, ale też ktoś musi to oprogramowanie testować. Mhm. Więc podsumowując, przede wszystkim takie zadanie testerów to, to główne zadanie testerów to jest. Takie minimalizowanie ryzyka wypuszczenia oprogramowania z awarium. Więc testerzy zajmują się wyszukiwaniem błędów, które mogą na przykład utrudnić, opóźnić lub uniemożliwić pracę projektowanego systemu lub aplikacji. No i sprawdzają poprawność działania aplikacji, stron internetowych i tych wszystkich rzeczy. Pamiętajcie o tym, że tak jak powiedziałem, że te wszystkie rzeczy są, e, są jakby, że te wszystkie programy, które są napisane, są na różnych urządzeniach. To z jednej strony może nam się wydawać, że jeżeli testerzy pracują przy jakichś aplikacjach i pracują przy jakiejś takiej aplikacji, no nie wiem, powiedzmy aplikacji dla dzieci, to jak tam wykryje się błąd, no to, to powiedzmy, że to jest, to jest, jeżeli tam jest błąd w takiej aplikacji, to powiedzmy, że jest mała szkoda. Ale jeżeli już myślicie o tym, jak ważnym zadaniem jest zadanie testowania oprogramowania w samolotach, no to, no to, jakby dochodzi do Was, jak istotną częścią, częścią zespołu jest tester, jak istotnym osobą w zespole programistów jest tester. Ja tak trochę pędzę w trakcie tego, więc jeżeli, jeżeli, jeżeli przeskoczę przez jakiś temat, który was będzie szerzej interesował, to po pierwsze zapraszam do tego, żeby właśnie ten webinar obejrzeć jutro. Ja go wyślę oczywiście w mailu z materiałami, ale też, żeby wpaść na naszego YouTube'a, tam jest, tam jest parę już filmów na tym etapie, które dotyczą tematu testowania i tam można się bardziej zagłębić, a pędzę przez te slajdy, bo ich mam bardzo dużo. Jak dzisiaj się, dzisiaj Kończyłem przygotowywać się do, 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 do prezentacji, to mi wyszło 40 slajdów. Skróciłem to trochę, bo byśmy tutaj siedzieli dwie godziny, ale postaram się właśnie, staram się dość szybko przejść przez, przez te slajdy. Więc teraz teraz. Czym się różni praca testera automatycznego od manualnego i może najpierw czy mówi się tester automatyczny czy automatyzujący bo to jest miejsce w którym często jesteśmy jesteśmy poprawiani bo nasz budkan się nazywa tester automatyczny a tak naprawdę bardziej poprawnie jest tester automatyzujący. Niemniej tester automatyczny jest zarówno w takim powszechnym użyciu, jak i no, jak widać w ofertach pracy, w wyszukiwaniach. To jest, to jest takie, takie określenie, które no z jednej strony, oczywiście, wiadomo, trzeba walczyć o piękno języka polskiego, a z drugiej strony no, użyteczność jest też też istotnym aspektem. Więc teraz. Dlatego używamy testera automatycznego. I e, czymś różni praca testera manualnego od automatycznego. Więc tester manualny osobiście przeprowadza testy aplikacji, tworzy i korzysta z dokumentacji. Oczywiście e, tester manualny też korzysta z narzędzi, z jakichś dodatkowych narzędzi, a, ale de facto e, takie podstawowe rozróżnienie, takie ogólne rozróżnienie jest takie, że tester manualny fizycznie się przeklikuje przez pewne przypadki testowe, a, a tester. Tester automatyczny opracowuje skrypty testowe, które automatyzują całe testy lub ich fragmenty. No i to jest, to jest, jakby takie podstawowe rozróżnienie. Więc teraz, jak tym testerem zostać, jeżeli planujecie zostać, zostać testerami? To ja tutaj wrzuciłem taką grafikę, którą przygotowałem na potrzeby. Webinaru i filmu o tym, jak zostać programistą, dlatego że to jest taka ogólna grafika, która też pasuje właśnie do tego, jak zostać testerem. To jest te siedem kroków, ja je bardzo szybko omówię, bo chyba ze trzy albo cztery tygodnie temu cały, cały webinar na temat tych siedmiu kroków mieliśmy. Ale tak, najpierw się zastanowić, co chcesz robić. Czy chcesz iść bardziej w testowanie, właśnie automatyczne, czy chcesz być testerem manualnym? zastanowić się tak żeby sobie to zaplanować bo następnym krokiem jest to zaplanowanie nauki inaczej się uczy jeżeli chcesz być tylko testerem manualnym jest bardzo dużo kursów które, które no jakby pozwalają zostać, na zostanie testerem manualnym już po weekendzie. Na no tester automatyczny to nie jest taka łatwa sprawa, a z drugiej w sensie nie jest taka łatwa. No, nie da się tego zrobić w weekend. To musi, to trwa trochę dłużej, ale z drugiej strony jest dużo większe zapotrzebowanie na testerów automatycznych i o czym powiemy za chwilę, oni zarabiają trochę lepiej. Więc. E Drugim, drugim punktem jest zaplanowanie nauki. To też jest taki punkt, w którym się zastanawiacie, w jaki sposób będziecie chcieli się uczyć, co jest najbardziej optymalne dla was, w, w jak, jaki sposób nauki będzie najlepszy dla tego, co chcecie się nauczyć. No i trzeci punkt. Najtrudniejszy w całym procesie, tak mi się wydaje, to jest samo uczenie się. Ile ono zajmie? W przypadku testera automatycznego, nasz bootcamp trwa 4 miesiące, i my myślimy, że to jest, że to jest jak najbardziej optymalny czas, czas nauki. I teraz tak, to jest 20 godzin tygodniowo przez 4 miesiące. No i musicie wziąć pod uwagę, że tyle zajmie Wam nauka, potem prawdopodobnie będziecie musieli zrobić jeszcze, przygotować sobie jakieś portfolio i wykazać się aktywnością, czyli pouzupełniać profile społecznościowe na LinkedInie, chociażby zacząć robić CV. Mieć, mieć zapasem po prostu jakieś gotowe przypadki, przypadki testowe. Coś takiego, co już pokaże pracodawcy, że chociaż trochę orientujecie się w tym, co zamierzacie robić, jak już będziecie oczywiście nauczeni. Następnym punktem jest szukanie pracy. Tutaj można, po pierwsze, my zachęcamy do tego, żeby Skorzystać u nas z naszej pomocy hr która jest w ramach bootcampu tester automatyczny, gdzie nasi specjaliści od hr pomogą wam, pomogą wam, napisać dobre CV, to po pierwsze, wypełnić ten swój profil na LinkedInie, bo to jest mega istotne, nie ukrywajmy, w dzisiejszych czasach. No i jak już tak będziecie mieli zebrane te wszystkie dane, no to aplikować właśnie na konkretne stanowiska. Istotne jest też to, że jak rozpoczniecie już pracę, to żeby jak najwięcej się uczyć. Zarówno w testowaniu i w programowaniu jest tak, że to nie można tego Myślę, że powinienem tą grafikę przerobić i w następnym, w następnym wideo ją przerobię, bo to powinno być koło. Dlatego, że to nie jest tak, że dotrzecie do jakiegoś punktu i w tym punkcie, ok, skończyłem, teraz jestem testerem, teraz płacicie mi dziesiątki tysięcy złotych i będę pracował, tylko trzeba podejść do tego tak, że faktycznie będzie was czekała ciągła nauka. Po pierwsze, ta branża się cały czas rozwija, po drugie, zmieniają się, zmieniają się jakby warunki, i możecie się chcieć nauczyć nowego języka, możecie chcieć pójść w, drugą, w inną stronę, nie w drugą, w inną stronę. Ta branża ma bardzo dużo, bardzo dużo możliwości, ale jednocześnie też wymaga takiego właśnie ciągłego rozwoju, ciągłej nauki. Więc jak rozpoczniecie tę pracę w tym kroku szóstym tutaj, no to, no to wiadomo, że cały czas trzeba się uczyć, a najlepiej się uczyć w ogóle od kolegów i koleżanek starszych, starszych stażem. No i punkt siódmy, czyli właśnie ten powrót do kroku pierwszego, czyli jeszcze raz rozpoczęcie, zdecydowanie co następnego chcecie robić, czego jeszcze chcecie się nauczyć, i, no i rozpoczęcie całego cyklu od początku. Ja sobie w tej chwili już super, już widzę, widzę, że już się jakieś pytania pojawiły, tak jak powiedziałem, postaram się do niej do nich wrócić i już widzę, że jest pytanie o język i tak dalej, to są standardowe pytania, na które chętnie, chętnie odpowiem. Chciałbym wam pokazać krótkie, krótki fragment z wideo, które nagrywaliśmy właśnie dwa tygodnie temu z wywiadu z testerem z Markiem Wieruckim. i on tu mówi o sytuacji, w której skończyliście się uczyć, co jeszcze, co jeszcze zrobić. Więc zostawię Was na minutę, to jest dosłownie minuta, i zaraz skomentuję też to wideo. Okej. Okay. Od czego powinna zacząć osoba, która myśli o karierze testerskiej? Myślę, że przede wszystkim nie powinna bać się aplikować na tego typu stanowiska. W wielu miejscach, w wielu firmach, znajdzie się miejsce dla osób bez doświadczenia. Gdzie dostaną one szansę rozwijania swoich umiejętności? Ale kompletnie bez żadnego doświadczenia? Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że będzie to wymagało pewnej, pewnego nakładu pracy. Dobrą radą byłoby, jeżeli na przykład ktoś uczestniczy w bootcampach, w kursach programowania, jak w Kodili, żeby przy okazji uczenia się, wytwarzania oprogramowania, zadawał sobie również takie pytanie: OK. Jak przetestować to oprogramowanie, które wytwarzam? Nawet w codziennym życiu, wykonując pewne zadania, przygotowując się do rozmów rekrutacyjnych, można testować rzeczywistość, testować programy, przedmioty, z których się codziennie korzysta, i w głowie układać sobie już sposób definiowania tych przypadków testowych, o których już wcześniej wspomniałem. No dobra, to ja po pierwsze zaraz wkleję na samym czacie, nawet od razu to zrobię. Wkleję na czacie link do całego, całego, całego filmu. Polecam serdecznie ten wywiad, dlatego że jest mega ciekawy i Marek poruszył dużo takich tematów, które właśnie są bardzo interesujące. No i. No i... On powiedział o tym, w całym tym wywiadzie, mówi o tym, że, że jakby bardzo istotne jest nastawienie, bardzo istotne jest podejście osoby, która, która aplikuje na, na, na dane miejsce, i że tak naprawdę to nie, jest, to nie jest nic jakoś super trudnego, to nie jest jakiś rocket science, trzeba przysiąść, nauczyć się i zacząć aplikować, i w wielu miejscach. Chętnie was przyjmą. No ale powiedzmy sobie o tym, może, kto nadaje się na testera. Ja pierwszą taką rzeczą, na którą zwróciłem od razu uwagę, to jest to, że dla testerów, zresztą jak rozmawiałem, z naszą testerką tutaj w Codilli, to mówiła, że pierwszą taką najważniejszą rzeczą dla testera to nie ma znaczenia, czy to jest tester manualny, czy tester automatyczny. To jest komunikatywność i umiejętności interpersonalne. Bo wyobraźcie sobie, że waszym zadaniem, jak, jak widziałem na jednym z blogów, taki komentarz, że, że moi, ja dostaję, dostaję swoją wypłatę za to, że mówię innym coś źle zrobili. I tak naprawdę praca testera w pewnym stopniu też polega na tym, że oprócz tego, że testujecie oprogramowanie, oprogramowanie to musicie też o tym komunikować. Musicie pójść do deweloperów i powiedzieć im, co zrobili źle, albo dlaczego zrobili coś w ten sposób, że wam wyskakuje jakiś błąd. I ta komunikatywność jest najbardziej istotną cechą testera, dlatego że musi umieć się dogadać z deweloperami w taki sposób, żeby go nie znienawidzili od dnia pierwszego. Następnym, następną taką cechą jest gotowość do ciągłej nauki oraz. Pewna ciekawość, bo wiecie, tester to jest taki, takie, yy, taki zawód, w którym tak naprawdę, jeżeli byliście mali i braliście radio i go, je rozkręcaliście, żeby sprawdzić, co tam jest w środku to test, praca testera polega, polega w dużym stopniu, tak to jest mega uproszczenie, oczywiście, ale polega w sporym stopniu właśnie na czymś takim. Bierzecie aplikację, rozkładacie ją na części pierwsze, sprawdzacie, e, sprawdzacie co tam jest. Ta ciekawość jest takim naturalnym, naturalną rzeczą, którą w pracy testera musicie mieć. No i ta gotowość do ciągłej nauki, o której wspominałem przy, tym, e, przy tej linii, linii przebranżowienia, czyli przy, tej, e, przy tych stopniach przebranżowienia. No to jest coś, co niezależnie, czy, czy jeżeli będziecie programistami, czy będziecie testerami, to niezależnie po której, po której stronie będziecie, to musicie być gotowi na ciągłą naukę. Następną... Następną taką rzeczą to jest umiejętność szukania informacji. Dlatego, że tester, tester, jakby musi jednocześnie znajdować błędy, ale też znajdować wszelkie możliwe, zbierać jak najwięcej informacji na, na temat tych błędów, ale też zbierać informacje na temat tego, jak jak taki przypadek testowy można przeprowadzić. To jest coś takiego, co, co też występuje często w, w ofertach pracy. Jak przeglądałem sobie oferty pracy na, teste, na testerów, to często też było w, jako umiejętności miękkie było właśnie wymienione umiejętność szukania informacji. No i co? No wiadomo, tester to dociekliwość, obowiązkowość i uważność, taka skrupulatność. Siedzenie czasami przy takich bardzo drobnych rzeczach to też dotyczy programistów. To jest bardzo podobne właśnie też u programistów, że oczywiście, że znajdziecie full programistów czy testerów, którzy no nie są uważni i skrupulatni, ale takiego dobrego testera czy dobrego programistę właśnie charakteryzuje takie podejście. Co ciekawe, znalazłem taki raport No Jobs, gdzie było zebrane, zebrane informacje na temat na temat właśnie tego, co najczęściej pracodawcy wymagają od w ogłoszeniach dla testerów, no i w jednej Czwartej, w jednej czwartej pojawiała się, pojawiała się Java. SQL się pojawiał w 13%, JS się pojawiał w 12%. To są to są, to są języki, które no i SQL, że to są, to są, to są rzeczy, które się najczęściej pojawiały w, pojawiały w tych ofertach i często było tak, że mile był widziany certyfikat ISTQB. Zaraz o nim powiem dwa słowa, o samym certyfikacie, bo jeżeli szukaliście na temat testowania jakichkolwiek artykułów albo filmów, to, to ten certyfikat jest dość często się powtarza i my też oferujemy przygotowanie do niego. Znajomość gita i język angielski. To jest coś, co w tej chwili w zasadzie zresztą Marek to też mówi w tym wywiadzie, który wspomniałem wcześniej, znajomość języka angielskiego jest prawie, że obowiązkowa. To zależy, gdzie będziecie pracować, to zależy ja w jakim mieście, to zależy jakby w jakiej firmie, ale tak czy inaczej w większości przypadków język angielski będzie obowiązkowy, bo nawet jeżeli to są jakieś mniejsze software house'y, to one często pracują z klientami z zagranicy i o ile z kolegami porozmawiacie po polsku, to już na zewnątrz z klientem nie bardzo, albo na przykład raporty też musiałyby być w jakimś stopniu po angielsku. No, i oczywiście całe programowanie i całe IT tak trochę w stronę tego języka angielskiego spycha. Więc nie mówimy tutaj o takiej biegłości, powiedzmy na poziomie C1 czy C2, ale już takie B1, B2 powiedzmy, że musicie mieć. No i kompetencje miękkie, które się pojawiały w kółko i w kółko i w kółko, to są wiadomo, czasami to jest tak, że to są takie w tych ogłoszeniach takie zapchaj dziury, ale czasami jest tak, że faktycznie jak się pojawiają, pojawia się komunikatywność w zawodzie, który właśnie tak jak mówiłem, który jedną z ważniejszych części tego zawodu jest dogadywanie się z zespołem programistów. No to wiadomo, że ono będzie na pierwszym miejscu też we wszystkich we wszystkich ogłoszeniach. Ogłoszeniach. I ta umiejętność pracy w zespole, czyli porównywalnie. To jest, to są, to są jeszcze raz powiem, to są statystyki, te, te, te procenty, które są na, na samej górze, to są statystyki z serwisu na Fluff Jobs z 2018 roku, z wszystkich ogłoszeń dotyczących testera. No i tak, czym jest, czym jest ten egzamin ISTQB? Więc ISTQB to jest taki egzamin, który de facto potwierdza Wam zdobytą wiedzę i kompetencje z zakresu testowania oprogramowania. Są trzy poziomy tego, tego, tego certyfikatu, no ale oczywiście wiadomo, że jeżeli zaczynacie, no to mówimy o tym właśnie, tym pierwszym, czyli Foundation. I, i teraz w materiałach dotyczących ISTQB mówi się, że to powinno się, ten, ten egzamin powinno się robić po około 3 miesiącach pracy lub, lub żeby mieć, te, mieć ten kurs, który tam wprowadza do tego ISTQB. My w ramach naszego bootcampu przygotowujemy Was do tego, do tego egzaminu, i po zakończeniu bootcampu możecie do niego, do niego podejść i otrzymać ten certyfikat. I nie trzeba, właśnie do egzaminu możecie przystąpić w każdym momencie. Tak, na dobrą sprawę, to możecie w tej chwili zdecydować, że przystępujecie do egzaminu, no ale pytanie, czy go zdacie. Fajne jest to, że ten certyfikat jest uznawany na całym świecie to jest globalny certyfikat. On nie jest wymagany do, do, do pracy jako tester, nie jest też wymagany przez większość pracodawców. Wydaje mi się, że tylko tra, trafiłem na jedno takie ogłoszenie, gdzie było, że, że trzeba mieć ten certyfikat, ale tak poza tym one są po prostu, tak jak było wcześniej napisane, mile widziane. Co, nie o, co oznacza, tak czy inaczej, że my zalecamy, żebyście ten certyfikat zrobili, dlatego że że na tym etapie właśnie uczenia się i przygotowywania się do aplikacji, to warto, żebyście zdobyli wszelkie możliwe narzędzia do tego, żeby wyprzedzić wszystkich innych kandydatów. Po prostu. OK. Dobra. Do czego trzeba się nauczyć, żeby zostać testerem automatycznym? Więc po pierwsze, w zasadzie zero tutaj powinno być zanim te, zanim te podstawy programowania, takie testowanie manualne, podstawy testu, testowania manualnego. My to tego uczymy na bootcampie, ale też wydaje mi się, że to od tego na pewno trzeba zacząć. Dlatego, żeby zrozumieć zasady pisania przypadków testowych, raportów itd., itd., to się też przekłada potem na testera automatycznego. Tester automatyczny, bo to pytanie padło właśnie jak ostatnio mieliśmy webinar, czy tester automatyczny programuje? Więc w większości przypadków tak, więc lub te podstawy musi mieć. Dlaczego? Dlatego, że to się, to się, to się zdecydowanie potem w pracy przydaje. Nie trzeba być programistą, nie trzeba być na jakimś super zaawansowanym poziomie, ale trzeba rozumieć, co się dzieje i być zorientowanym, a poza tym zobaczycie bardzo szybko, że dotrzecie do takiego etapu, w którym no, te podstawy będą potrzebne, lub średnio zaawansowany poziom, jeżeli będziecie chcieli się rozwijać. Um, Potem następną, następnym jakby etapem jest e, nauka samej automatyzacji testów e, i e, będzie można, jeżeli się, jeżeli się nauczycie, to będziecie mogli właśnie te fragmenty, e, fragmenty tych testów lub w całości testy automatyzować. No i e, następnym, następnym punktem narzędzia, narzędzia, narzędzia testera: Git, Docker, Selenium, SQL, GUnit. To są takie narzędzia, które, których po prostu musicie się nauczyć w sensie. Powinniście je znać, żeby, żeby zacząć pracować. No i my uczymy jeszcze dwóch rzeczy, czyli podstaw usability i security, które też wydają nam się tak na starcie dość, dość istotnymi, istotnymi elementami. Hmm. Wybaczcie, ale po prostu jak się tak cały czas, cały czas gada, to, to zasycha, zasycha w gardle. Dlaczego, dlaczego warto się na tą ścieżkę kariery zdecydować? Więc tak, jest parę powodów. Pierwszy to jest zapotrzebowanie na rynku. Ogłoszeń na testerów, szczególnie automatycznych bądź automatyzujących, jest zdecydowanie mniej niż na programistów, ale musicie wziąć pod uwagę też, że jest zdecydowanie mniej specjalistów w tej branży. W związku z tym, jak teraz do niej wejdziecie, to będzie Wam łatwiej, łatwiej jakby znaleźć pracę, dlatego że będziecie mieli dużo mniejszą konkurencję. Jest spore zapotrzebowanie na rynku i co z roku na rok, ja widziałem taki raport, jak się przygotowywałem do, do tego, tego, tego webinaru, wydaje mi się, że hacker rank. Z roku na rok wydatki na testowanie rosną w samym, w samym IT. No to jest coraz ważniejsza część wytwarzania oprogramowania. Jest stosunkowo niski próg wejścia, bo umówmy się, że Wydaje mi się, że trzeba dużo więcej czasu i energii poświęcić, jeżeli chcecie zostać programistą, szczególnie backendu, niż na samą naukę testowania, a możecie szybciej wejść do samego IT i potem jakby już stopniowo, stopniowo się rozwijać i pójść w innym kierunku, bo jak już nogę wsadzicie w te drzwi, to jest duża szansa, że będziecie mogli, e, mogli, mogli się rozwijać w inną stronę albo uczyć się czegoś nowego. E, są spore możliwości rozwoju, no bo, tak jak powiedziałem, e, jak zostaniecie testerami, to możecie albo iść do góry w tej ścieżce testującej, albo możecie przeskoczyć na programistów, albo możecie zdecydować się iść w stronę bardziej menedżerską i zarządzaniem e, całym zespołem testerów, i tak, dalej, i tak dalej, Więc tych możliwości jest sporo. I czwartym, czwartym punktem jest po prostu IT. Dlatego że branża sama w sobie jest naprawdę spoko. To naprawdę spoko. Jest bardzo jest bardzo bardzo w porządku pod względem takim pracowniczym. Dla pracowników jest bardzo przyjazna. Jest zdecydowanie rynek pracownika. Oferty są no powiedzmy, że ten start, zaraz powiem dokładnie o kwotach. Ale ten start, ten start jest w pracy testera czy pracy programisty jest, no, jest dobrze, dobrze płatny. To jest raz, a też jest sporo, sporo jakichś bonusów i tak dalej. Więc z pewnością wszystko to wiecie, jeżeli tu jesteście na tym webinarze. To macie świadomość tego, że sama branża IT jest, jest mega interesująca, jeżeli chodzi o rozpoczęcie pracy. Dobra. Teraz tak, jeżeli chodzi o wynagrodzenia testerów, to są średnie z raportu SEDLAK and SEDLAK, to jest. Taki raport, który podaje zarobki w, w branży IT. Jeżeli chodzi o testerów, no to na poziomie juniora to jest 4 do 5 tysięcy złoty brutto, na poziomie MIDA to jest 7 do 12 i senior 10 do 14. To są, to są takie średnie, które oczywiście zależą od tego, w jakim mieście jesteście, no bo wiadomo, że w Warszawie będą zdecydowanie, zdecydowanie lepiej płacić niż w innych miastach, ale ale też czy jesteście w dużym mieście, czy w mniejszym, na jakiej umowie, i tak dalej, tak dalej. No ale takie, takie są średnie. A jaka jest różnica pomiędzy testerem manualnym a automatycznym? No, prawie, prawie 2000 zł. Jeżeli chodzi, to jest właśnie średnia z, z zarobków. Dlatego uważamy, że o ile do testera manualnego bardzo łatwo podejść, dlatego że no. Tak, jak mówię, są kursy takie, które pozwalają Wam zostać testerem już po weekendzie, to, to jednak warto zainwestować troszkę więcej czasu, trochę więcej pieniędzy w to, żeby zostać testerem automatycznym bądź automatyzującym. I przez to też, de facto, na samym końcu zarabiać więcej. Oczywiście, na starcie, ja cały czas mówię, że, wiecie, te, ten taki mit zarabiania 10 tysięcy na starcie jako junior jest ciągle żywy w naszej branży, ale my go obalamy i za każdym razem mówimy, że na, na, na samym starcie będziecie zarabiali powiedzmy około 5 tysięcy złoty brutto, ale potem stopniowo te zarobki rosną i rosną dość szybko. Więc jeżeli jesteście, na przykład w jakiejś branży, w której jest pewna stagnacja i tak naprawdę wasza podwyżka to jest wysokości inflacji, no to warto może rozważyć przejście do, do właśnie do IT, dlatego, że w IT te zarobki rosną zdecydowanie szybciej. Okej, okay to zanim skończymy, zanim dojdziemy do, do tego, do kodu promocyjnego na dzisiaj i do waszych pytań. To jeszcze powiem ze dwa słowa na temat tego, gdzie szukać więcej informacji na temat testowania, nauki testowania. No, gdzie, gdzie dalej się rozwijać zanim podejmiecie jakąś taką bardziej konkretną decyzję. Moim zdaniem, po pierwsze inne webinary. Chociaż my też już robiliśmy webinary na temat testowania ich, serdecznie Was do, nie, do niego zapraszam. Tak jak mówiłem na YouTubie, na YouTube jest playlista, ale też filmy na YouTube jest sporo i blogerów i twórców, którzy piszą i robią filmy na temat testowania. Zachęcam, wydaje mi się, że warto, warto, warto się w to zagłębić. Następnie grupy na Facebooku dla testerów. Ja podlinkuję podlinkuję może dwie takie najbardziej popularne grupy, grupy, do których warto dołączyć. Tam jest od groma ludzi, którzy Wam chętnie pomogą. Jeżeli, jeżeli przeczytacie jakieś wcześniejsze wątki, to zobaczycie, że jeżeli chcecie iść w tym kierunku, to to jest takie. Um, Taka, takie, taka społeczność, która, która się tam wspiera, więc warto do tych grup dołączyć. Tak samo grupy na LinkedInie. I w ogóle, jeżeli nie macie profilu na LinkedInie, to już teraz zachęcam, jeżeli będziecie szukali pracy do stworzenia tego profilu, dlatego że no, przez, to jest jedno z takich miejsc, w których rekruterzy, a mieliśmy dopiero co wywiad z rekruterem, i właśnie mówił, że pierwsze co to sprawdza profile na LinkedInie. Śle, śledzenie. Działalności firm i osób z branży IT, które zajmują się testowaniem. To właśnie te osoby, to jest, firmy to wiadomo, to wiecie, możecie znaleźć bardzo łatwo firmy, które zajmują się testowaniem, ale osoby to właśnie mam na myśli blogerów czy ludzi, którzy tworzą filmy. Można wziąć udział w branżowych konferencjach, to też jest, też jest moim zdaniem świetny sposób. Zresztą jak cofniecie się do, do tego webinaru, w którym mówimy o przebranżowieniu, to wspominamy o tym, że jednym z takich punktów jest wyjście z domu, bo często wydaje się tak, że możecie wszystko to takie, całe to przebranżowienie, wszystko zrobić siedząc sobie po prostu przed komputerem, ale jest taki moment, w którym warto wyjść i pójść na spotkanie, na meetup, na, na konferencję, spotkać się z innymi ludźmi, którzy są w podobnej sytuacji albo byli w podobnej sytuacji, porozmawiać z nimi i często jest tak, że jeżeli oni stwierdzą, że jest Jesteście fajni i robicie jakieś ciekawe rzeczy, to was polecą dalej i ułatwią wam znalezienie pracy. I też polecam czytanie ogłoszeń na stanowiska testera, dlatego że te ogłoszenia są, są dość interesujące, bo po prostu pokazują, czego pracodawcy oczekują. Czasami trzeba odsiać, odsiać taki. Taki bełkot hr który się czasami pojawia oczywiście, ale w IT coraz rzadziej tak na dobrą sprawę w ogłoszeniach możecie zobaczyć widełki, możecie zobaczyć, czy w waszym miejscu, bo to też jest istotne, czy w waszym mieście, czy w waszej okolicy w ogóle pojawiają się ogłoszenia na testerów, bo może być sytuacja taka, tak samo jak z innymi, tak samo jak z językami programowania, że będziecie chcieli się uczyć jakiegoś języka, języka który wam się wyda mega interesujący. Ale w Waszej okolicy przez ostatnie trzy miesiące nie pojawiło się żadne ogłoszenie o pracę. To jest szansa, że będziecie mieli problem ze znalezieniem pracy, chyba że jesteście gotowi na to, żeby, żeby, się, żeby się przenieść. No dobra, nie, nie będę już przedłużał, mamy 40 minut na liczniku tyle mniej więcej chciałem, żeby ten webinar trwał dziękuję wam za, za wysłuchanie tego co ja miałem do powiedzenia a teraz mam dla was kod promocyjny hashtag lastminute to jest 10% rabatu na wszystkie listopadowe bootcampy i ta promocja trwa do 6, 6 listopada do 23.59 lub do wyczerpania miejsc w promocyjnej cenie z tego co kojarzę w zeszłym miesiącu wyczerpały się miejsca już jak byliśmy w trakcie w trakcie, w trakcie webinaru. E, także jeżeli się zastanawialiście nad e, zakupem e, bootcampa to z, e, serdecznie polecam e, 10% wydaje mi się, że to jest e, to jest dobra oferta. E, a teraz to jest tak. Czekam na wasze pytania. Piszcie pytania. Ja cofnę się do tego co tam wcześniej, bo widziałem e, tylko kątem oka cały czas, że pojawiały się jakieś wpisy. E, a sam zachęcę jeszcze do Zaproszę was na nasze kolejne webinary na kodilla.com webinar. Następny będzie bardzo, bardzo ciekawy. To jest webinar z Natalią Konarkowską. Już raz mieliśmy webinar razem na temat bo będziemy razem występowali na tym webinarze na temat kryzysu w nauce i kryzysu uczenia się. Natalia, Natalia zajmuje się HR-em pod kodillacom webinar macie cały opis czym Natalia się zajmuje to jest bardzo to jest świetny specjalista w swojej dziedzinie i właśnie będziemy rozmawiać o tym jak się przygotowywać do rozmowy kwalifika kwalifikacyjnej bo często nas o to pytacie i wydaje mi się, że, że tego 6 listopada Odpowiemy na wszelkie pytania, jakie pojawią się dookoła tych rozmów. Tak, żebyście się nie bali tego podejścia, jeżeli zmieniacie pracę. I zapraszam do zapisywania się na, na, ten, na ten webinar. Ja cofnę się do tego kodu, żeby on sobie tu wisiał i patrzę na, patrzę na komentarze. Strasznie dużo się pojawiło tych komentarzy. Słuchajcie, bo jeszcze zanim, zanim, zanim odpowiem na, na komentarze, muszę zaznaczyć, że czasami zdarza się tak, że Facebook ukrywa niektóre komentarze, szczególnie jak one się powtarzają. Nie wiem, bierze je pod, pod uwagę jako spam, nie mam pojęcia. W każdym razie, często ukrywa te komentarze, i ja wtedy zawsze, zawsze staram się następnego dnia odpowiedzieć z, z naszego kodillowego konta na Wasze pytania. Jeżeli pominę jakiekolwiek pytanie, to nie martwcie się, ja do niego wrócę. Joanna pyta, czy łapanie wyjątków w swoich programach to jakaś forma testowania? Ciekawe, ciekawe, jest, ciekawe jest to, że Marek w tym wywiadzie powiedział, że, że tak naprawdę wszystko jest jakąś formą testowania, w sensie, jeżeli sami, sami nawet na co dzień funkcjonujecie i robicie jakieś rzeczy i sprawdzacie, czy coś się sprawdzi w ten sposób, czy w ten sposób, czy łatwiej dojedziecie tak autobusem, czy tak, to też jest już forma testowania. Więc, jeżeli na własnych, na własnych programach jeszcze sprawdzasz, no, Wyjątki. W sensie, jeżeli sprawdzasz, jak one działają i gdzie wywala błędy, gdzie pojawiają się jakieś problemy, no to tak, to jest, to jest już podstawowe powiedzmy testowanie. E, myślę, że zaraz ktoś mnie okrzyczy, że, że testowanie tak naprawdę to jeszcze musiałaby być do tego dokumentacja prowadzona, musiałyby być przypadki testowe, i tak dalej, i tak dalej, żeby to było takie, takie w pełni, e, w pełni gotowe, e, gotowe testowanie, ale no w podstawie tak. Hmm. Hmm. O, bardzo dużo słuchajcie e, chwila moment, bo ja tu próbuję się wczytać, ale jest jakaś dyskusja i Ok, na jakim, Michał pyta, na jakim poziomie angielski jest wymagany. Tak naprawdę, w większości ogłoszeń, jeżeli zobaczysz, to angielski będzie wymagany prawdopodobnie na poziomie B1, B2. Coś, coś koło tego. Jak mieliśmy, też jest wideo na, na kanale YouTubeowym, ale jak mieliśmy tutaj rozmowę z Adamem z INTIF, który zajmuje się rekrutacją, tam i zajmuje się z rekrutacją i testerów i programistów, to on mówi, on w ogóle z wykształcenia jest filolo po filologii angielskiej, dlatego, dlatego też o to go zapytaliśmy, ale on mówił o tym, że, że, że tak naprawdę chciałby, żeby, żeby każda osoba, która u nich jest zatrudniana, żeby Przepraszam, żeby chociaż miała taką podstawę komunikacji, że B1 naprawdę wystarczy, ale żeby już miała podstawę komunikacji. No i często też w firmach IT w, jako bonus na przykład są nauki, jest, jest nauka języka angielskiego. Dlatego, że no, jest to istotne, tak jak mówiłem. Okej, okay, Katarzyna pyta, czy HTML to dobry język na początek? HTML i CSS to są podstawy, i wydaje mi się, że jeżeli zaczynasz w ogóle tak totalnie od zera i chcesz cokolwiek zacząć robić w stronę programowania, to. Tak, natomiast, natomiast dość szybko się okaże, że powinnaś zacząć sięgać do JS-a na przykład, jeżeli chodzi o frontend. I wydaje mi się, że, że jeżeli zaczynasz, to jeżeli chcesz zacząć od HTML-a i CSS-a, to wydaje mi się, że pierwsze 2-3 tygodnie nauki, może miesiąc, w zależności jak często się uczysz, to jak najbardziej tak. One pozwolą w jakiś sposób szybko się w, w, w miarę. Wkręcić w temat programowania i zobaczyć, czy mniej więcej się to je. Ja staram się tak. Mniej więcej, bo wiadomo, że potem to się rozgałęzia na tysiąc różnych, różnych rzeczy, ale jak najbardziej. My też zalecamy, na przykład, jak mamy nasz bootcamp web developer, no to zaczynać od HTML i CSS-a, bo po prostu to, to po pierwsze bardzo szybko daje efekty, więc jest mega przyjemne, dlatego że coś tam wpisujecie i nagle pojawia się strona. Więc, jeżeli nigdy wcześniej nic nie programowaliście, to, to, to moim zdaniem jest, jest fajne rozwiązanie. A, ale dość szybko będzie niewystarczające. Hmm. Tak, Łukasz napisał. Y ja nie wiem dlaczego, ale ja widzę tak jakby środki, środki odpowiedzi na jakieś pytania. Łukasz napisał, że minimum to umiejętność czytania dokumentacji i domyślam się, że chodzi o, e, chodzi o angielski. E, tak, e, to jest jedna z istotnych rzeczy. Właśnie po to musicie umieć angielski, że raz, że czasami musicie się z kimś dogadać, jeżeli macie międzynarodowy zespół w większych firmach, ale czasami też e, właśnie czytanie dokumentacji jest pierwszym tym punktem, który jest wymieniany w, w ofertach pracy. Uh. <laughs> okay. Um. Tak, widzę, że Łukasz odpowiada na sporo pytań, które wy zadajecie, więc, więc ja te pytania może tylko o tym ISTQB, może nawiążę do tego, że tak, sporo osób mówi, że on nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale z drugiej strony on daje takie, po pierwsze, to, że znacie pewne określenia, pewien slang, jakby, który, który dotyczy testowania. No i no i wtedy łatwiej wam się, wam się już dogadać bezpośrednio w pracy. No i po drugie to jest jeden z takich niewielu dokumentów, papierów, który jest międzynarodowy, jeżeli chodzi o tą branżę, który wszędzie jest uznawany i tak, no wiadomo, czasami jest po prostu, jeżeli ten, jeżeli ten, ten egzamin powiedzmy, że nie kosztuje jakoś e, zaporowo dużo, czasami warto jest zrobić sam dokument, dlatego żeby mieć troszkę lepsze CV w tym kierunku, w którym składacie, szczególnie jak jesteście na początku. Hmm. Dobra, e, też temat Udemy się pojawił. E, to jest temat, który często z dość dość, logicznych, logicznych e, rzeczy się pojawia przy, i przy naszych webinarach, filmach, i. E, porównywanie naszych bootcampów do, do Udemy. Słuchajcie, problem polega na tym, że o ile, jasne, Udemy wam pozwoli się przygotować pewnie do jakiegoś ISTQB, to bootcampy są nastawiane w 90% na praktykę. Macie mentora, pracujecie bezpośrednio z jedną osobą cały czas, jakby macie, macie to, że macie też feedback jakikolwiek, macie code review, macie takie rzeczy, które, które de facto na na kursach wideo, to jest po prostu inne zastosowanie. Ja jak najbardziej zgadzam się, że warto iść w stronę kursów wideo, jak chcecie zacząć, małym kosztem, chcecie zobaczyć jak to wygląda, ale pytanie, czy pytanie, czy jak już będziecie wiedzieli po pierwszym tam kursie, po pierwszym rozpoczęciu, będziecie wiedzieli, że w ogóle chcecie iść w tą stronę, to czy nie lepiej zainwestować w bootcamp, który trwa 4 miesiące i to jest 20 godzin w tygodniu i wrzucacie w to i przy okazji macie też mentora, który was będzie uczył będzie sprawdzał Wasze zadania, bo wtedy pod czymś takim, no to raz, że pracodawcy na to inaczej patrzą, to samo cofnę się do cały czas wspominanego wywiadu z Adamem z Intif. Pracodawcy też na to inaczej patrzą, że przeszliście takie szkolenie dłuższe, a dwa, że ono Wam daje taką praktyczną, praktyczną wiedzę, jeszcze pracując, pracując z mentorem. Hmm. Tak, i cały czas widzę, że Łukasz, Łukasz odpowiada też na te same pytania, co ja odpowiadam. Więc tak, często dużo osób aplikuje, bo to też, też to pytanie często się pojawia, czy, czy dużo juniorów nie jest na to samo stanowisko. Często dużo osób aplikuje na stanowiska juniorskie, ale musicie wziąć pod uwagę, że na przykład, jak przejdziecie bootcamp, czy, czy jeżeli będziecie mieli już jakieś portfolio, jeżeli będziecie, będziecie mieli kogoś, kto wam pomoże w zrobieniu profesjonalnego, CV i jakiegoś właśnie portfolio czy jakiegoś profilu na LinkedInie, to będziecie w tych 10 najlepszych procentach. Dlatego, że bardzo dużo, bardzo dużo tych, tych aplikacji to są aplikacje takie znikąd. Ktoś pomyślał, a nuż się dostanę, albo zostanę chociaż zaproszony na rozmowę. No i aplikował. <zysy> Przed chwilą było powiedziane, że tester ma musi mieć umiejętność samodzielnego szukania informacji. Tak? Jak najbardziej. To jest mega istotna rzecz. Ale jak są pytania, no to odpowiadamy bezpośrednio. Hmm. Tak, Dawid pyta o to, czy uczymy kompletnych laików. Tak jak wspominałem na samym starcie, tak, my uczymy od, od zera. Do bootcampów, na przykład do Java, jest prework, jest przygotowanie. Sporo, spo, sporo mamy osób, które, które po prostu przeszły przez bootcampy, które wcześniej nie miały żadnej styczności z programowaniem. Jeżeli miałeś cokolwiek, jeżeli przeglądałeś, a zazwyczaj też tak jest, że jak ktoś się przygotowuje do bootcampu i zastanawia się nad tym przebranżowieniem, to, to też spędza trochę czasu na wyszukiwaniu informacji, na oglądaniu filmów na YouTube, bo jest sporo darmowych materiałów czy na, właśnie, czy na właśnie jakimś Udemy, ale potem de facto, żeby to wszystko uporządkować i jakby zdobyć konkretną, praktyczną wiedzę, przychodzi do nas na bootcamp, więc jeżeli miałeś wcześniej jakąkolwiek styczność, to to zawsze będzie plus. Ale też często zdarza się tak, że ktoś przychodzi do nas od zera i uczy się kompletnie od zera. Druga część pytania, pytałeś, czy trzeba na kursie znać, czyli na bootcampie trzeba znać język angielski. I odpowiedź brzmi, nie, w sensie nie wymagamy znajomości języka angielskiego. Cały nasz, cały nasz bootcamp jest po polsku. Oczywiście no, samo programowanie nie jest po polsku, czy samo pisanie kodu nie jest po polsku, ale nie wymagamy znajomości jakiegoś angielskiego na nie wiadomo jakim poziomie. Natomiast ja mówiłem o tym, czego będą pracodawcy oczekiwać, więc B1, B2 to jest takie najczęstsze oczekiwanie. Edgar pyta, czy brak studiów bardzo mi utrudni zostanie programistą lub testerem? To jest też bardzo częste pytanie, więc, więc tak. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o zostanie programistą lub testerem i nie posiadanie w ogóle żadnych studiów, nie, nie zrobiliście żadnych studiów i chcecie zostać programistą lub testerem, to część firm. Ja może jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, polecę od razu film QA na naszym kanale, na którym na to samo pytanie odpowiada Natalia Konarkowska, z którą będzie webinar za tydzień. I, I Natalia bardzo szczegółowo odpowiada, ja tak bardzo skrócę to. Część firm zwraca faktycznie uwagę na to i zobaczycie to po ogłoszeniach zwraca uwagę na to, że trzeba mieć wyższe wykształcenie ale nie wszystkie i bardzo coraz więcej firm zwraca większą uwagę na to nie jakie macie wykształcenie czy nawet czy macie w kierunku e, w kierunku informatycznym albo, e, albo jakimś powiązanym inżynierskim e, tylko sprawdza bardziej to jakie macie portfolio to oczywiście zależy od tego na co aplikujecie. Dla web dewelopera to będzie inny, e, inny odsetek ogłoszeń niż dla na przykład nie wiem programisty C++ plus Plusa, bo na przykład to jest taka nisza, w której bardzo często w, w ogłoszeniach na C jest, że trzeba mieć wykształcenie wyższe inżynierskie. Bardzo często się to powtarza. Ale, ale jest też sporo firm, które nie kładą w ogóle nacisku na wykształcenie, tylko kładą nacisk na portfolio, na to, co potraficie, na umiejętności, na doświadczenie. Jeżeli macie jakieś doświadczenie, a jeżeli nie macie doświadczenia, to na przykład chociaż parę projektów, które praktycznie zrobiliście. I to już na pewno was ustawi trochę wyżej niż ludzi, którzy się sami sami w domu na własną rękę uczyli i nie mają żadnych na przykład projektów, którymi można się pochwalić. My w ramach. W tych bootcampów Web Developer Plus i Java Developer Plus mamy trzy praktyczne projekty, które robicie, no których, na przykład, drugi projekt zespołowy jest takim projektem, w którym, którym po prostu imitujemy waszą pracę w grupie i takie konkretne zlecenie dla konkretnego klienta. I to jest, wydaje mi się, mega fajne, dlatego że potem możecie to faktycznie wykorzystać w samym aplikowaniu. 嗯。<sighs> Ja chyba mam te komentarze, wyświetlają mi się teraz nie w kolejności, bo, bo widzę teraz pytanie do odpowiedzi, której, której dawałem wcześniej dla innej osoby, więc domyślam się, że od czego zacząć naukę testowania? Można zacząć od. Ja wszystkie, wszystkie jeżeli chodzi o naukę w IT, polecam darmowe materiały na samym starcie, żeby chociaż sobie zobaczyć, jak, jak to ugryźć. Tak swoją drogą, jak było to pytanie o HTML i CSS, a to na naszej stronie, na kodilla.com możecie, możecie są dwa dostępne darmowe w, w fragmenty bootcampów, w których można, można właśnie tego HTML-a przerobić. Mamy też dwa wyzwania programistyczne, które są darmowe i do których serdecznie zapraszam. Ja wszystkie te linki wyślę w jutrzejszym mailu podsumowującym dzisiejsze spotkanie. Hmm. Okej, okay. Daniel napisał, że zaczyna nasz bootcamp Java Developer Plus i z uwagi na obecną sytuację planuje po miesiącu czy dwóch szukać pracy jako tester. E tak, to wydaje mi się, że wiesz co? Jeżeli masz Java Developer Plus, to po pierwsze masz te praktyczne projekty. Ten bootcamp trwa 9 miesięcy. Wydaje mi się, że, że spokojnie będziesz w stanie, w stanie po tym znaleźć pracę. Nie wiem, czy w ramach tego bootcampu też wziąłeś program gwarancji pracy, który, który jakby był ułatwił szukanie, szukanie tej pracy i na pewno, ale. Tak czy inaczej, jeżeli zaczynasz ten, ten bootcamp, to na pewno w trakcie bootcampu będziesz miał kontakt z naszymi koleżankami z działu HR, z które, które z tobą porozmawiają. Jeżeli powiesz im, że chcesz testować, to na pewno podpowiedzą, w jakim kierunku iść w swoim CV i w swoim profilu itd., gdzie wszystko to uzupełnić, żeby, żeby tą pracę dostać. Wydaje mi się, że spokojnie. Widzę, same książki się pojawiają na, na tym etapie. Ja ze swojej strony powiem dwie rzeczy. Po pierwsze Syllabus i KUB, który który sam w sobie moim zdaniem jest dość istotny, a książki, książki, książki mają minus zdecydowany. To znaczy, one szybko bardzo się przedawniają z, z oczywistych względów. Więc ja jednak namawiam, namawiam, żeby iść w stronę tych bardziej, bardziej Takich internetowych źródeł wiedzy, no bo one mogą być aktualizowane siłą rzeczy, no ale oczywiście parę książek, które tam zostały wymienione w komentarzach, to dobry start, jeżeli nie chcecie iść właśnie w stronę tego, żeby zacząć od jakichś materiałów, które są dostępne w necie. Czy można, będąc testerem, Tomek pyta, czy można, będąc testerem, pracować jako freelancer z domu? Eee, tak, eee, jeżeli, jeżeli. Eee, jeżeli nie na początku, to na pewno, to we wszystkich tych, jeżeli chodzi o programowanie, jeżeli chodzi o testowanie, we wszystkich, we wszystkich tych działach na samym początku odradzam, dlatego że wtedy najwięcej się uczycie, nawet jeżeli dostaniecie taką ofertę, bo czasami się tak zdarza, że ktoś nawet chce juniora zdalnie, bardzo rzadko, ale jeżeli się wam zdarzy, to ja odradzam, dlatego że wydaje mi się, że najwięcej ludzie się uczą i to jeszcze jak rozmawialiśmy z paroma naszymi absolwentami, najwięcej się uczą bezpośrednio pracując z ludźmi nad różnymi projektami. Więc na początku nie, ale w, znowu wywiad z Markiem Wieruckim. E, Marek mówił, że oczywiście mają ludzi, którzy pracują zdalnie, e, zdalnie w cały tydzień, mają ludzi w firmie, którzy na przykład mają zdalnie dwa dni w tygodniu. To wszystko zależy od projektu, to wszystko zależy od firmy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, e, żeby pracować zdalnie, szczególnie w dzisiejszych czasach, e, więc, e, więc można, jak najbardziej. Tak, Łukasz, dobra, sorry, ja tak jakby pospieszyłem się z odpowiedzią, bo napisałeś, że nie porównujesz, ale jest opcja robienia kursów Udemy. Ja to porównałem, ale faktycznie, faktycznie chodziło mi, chodziło mi o to, że chodziło mi o to, że, że inne jest inne jest porównanie faktycznie trzeba bardzo samo dużo samo zaparcia, żeby żeby, te, żeby z tych kursów faktycznie coś wyciągnąć. Hmm. No właśnie, Tomek pisze o tym, że ma jest B, ale zero doświadczenia, a jak już było wspomniane, pracodawcy wymagają w ogłoszeniach minimum rok doświadczenia. To jest też taki standardowy, standardowy problem, szczególnie juniorów, że. No, tylko juniorów, z siłą rzeczy, że pracodawcy wymagają rok doświadczenia. Dopiero co mieliśmy tutaj wywiad z, z byłym prezesem, obecnie członkiem zarządu IT Corner, i on mówił ciekawą rzecz odnośnie juniorów. Powiedział, że, że często jest tak, że firmy nie ogłaszają, nie ogłaszają, że szukają juniorów, ale jak chcesz się na przykład na jakiś nawet płatny staż zapisać, to możesz się zapisać i Moim zdaniem to też jest jakieś rozwiązanie, żeby zacząć od czegoś, nawet przez te pierwsze trzy miesiące, jeżeli masz trudność ze znalezieniem pracy, przez te trzy miesiące zacząć od czegokolwiek i zacząć, zacząć robić, no faktycznie być już w branży, się zorientować trochę bardziej. No, czasami jest też tak, że piszą, wszyscy piszą od razu, że rok doświadczenia, rok doświadczenia, ale jeżeli pokażecie, że cokolwiek zrobiliście, jeżeli macie faktycznie profil na GitHubie, jeżeli faktycznie macie czym już się pochwalić, no to w zależności od tego, czy to testowanie, czy, 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 czy na przykład powiedzmy, jeżeli na WebDevie e, skończycie WebDeva i, i macie już jakieś konkretne projekty, stron, którymi możecie się pochwalić, to przymkną oko na ten rok doświadczenia. No ale no, czasami jest trudno, jeszcze zależy od tego, w jakim mieście i tak dalej. No, ja jak najbardziej zachęcam do tego, że jeżeli, jeżeli jesteście na. Ja co, cały czas się powtarzam, ale jeżeli jesteście na naszym bootcampie, to jednak to wsparcie harowe też jest istotną częścią tego bootcampu czy program gwarancji pracy, dlatego że nie dość, że Was przygotowujemy do tego, żeby faktycznie tym testerem czy programistą zostać, to jeszcze przygotowujemy Was do tego, jak znaleźć tą pracę. No i no, to jest istotne. Która forma współpracy w przypadku junior testerów jest powszechniejsza na rynku? Umowa o pracę czy umowa B2B? W przypadku ja nie mam danych odnośnie juniorów, ale taki, to były takie uśrednione. Uśrednione dane są takie, że, że chyba jest tak 60-40, 70-30, coś takiego i że, e, w stronę umowy o pracę. Przy czym wiadomo, że im wyższy stażem, tym będzie prawdopodobnie na B2B, e, bo na umowie o pracę szczególnie, szczególnie są juniorzy. Jezu, ja jestem w połowie tych pytań? <laughs> Już ponad godzina. Dobra, ja jeszcze wyłowię e, e, wyłowię może z dwa e, ze dwa Pytania i postaram się, postaram się na nie odpowiedzieć. A na resztę odpowiem już pisemnie. Okej, okay. jest pytanie: czy osoba w każdym wieku może zostać testerem? Też często pojawiające się pytanie w, i pod webinarami, w sumie wszędzie, czy wiek jest problemem. Więc tak. Tak na dobrą sprawę, jeżeli jesteś poniżej 45 roku życia, to w ogóle. Ten temat nie powinien cię dotyczyć. W ogóle nie musisz się nad tym zastanawiać. nas bardzo często ludzie mają 30-35 lat i mówią, że o, że ten wiek to na pewno będzie problem. Nie jest to problem. Jeżeli jesteś starszy, to często jest tak, to też nie jest często, często tak, że, że ktoś od razu cię automatycznie skreśli, ale często jest tak, że pracodawcy patrzą na to patrzą na to, czy się dogadasz z zespołem, bo to jest istotniejsze niż to, że, że powiedzmy, że, że jesteś w takim wieku, jakim jesteś. Czy na przykład zespół, czy będziesz pasował do zespołu i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w zależności od twojego podejścia wiek nie musi być kompletnie żadnym problemem. Aczkolwiek no, może być tak, że niektóre firmy oczywiście wprost nie przyznają, ale, ale nie będą chciały cię zatrudnić dlatego, że nie będziesz pasował na przykład do zespołu. Bardzo dużo pytań dzisiaj się pojawiło, bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie też to, że ze sobą rozmawiacie i sobie odpowiadacie na pytania, bo to też trochę na tym polega, że ja oczywiście nie, nie jestem Alfą i u męgą, nie odpowiem na wszystkie pytania. Pytanie o ten o pracę zdalną było. Już odpowiadałem. No dobra, wydaje mi się, że tak mniej więcej, postarałem się odpowiedzieć. Postarałem się odpowiedzieć na wszystko. Jeżeli coś pominąłem, to oczywiście, oczywiście, oczywiście postaram się też odpisać. Na, no tak jak mówiłem jutro. Słuchajcie, kod hashtag lastminute, 10% rabatu na wszystkie nasze bootcampy. Zapraszam na zapisanie się na następne webinary, zapraszam, żeby nas odwiedzić, odwiedzić na YouTubie, gdzie bardzo dużo filmów już... Też powstało dookoła testowania i wywiadów z ludźmi, którzy właśnie jak Marek Wierucki e, są testerami od 8 lat, więc wydaje mi się, że to taki, e, taki ciekawy, e, ciekawy temat dla kogoś, kto chce zostać testerem. Jakbyście mieli jakieś pytania to oczywiście możecie albo zadać tu pod filmem, albo napisać do nas maila, albo zadzwonić. Ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyszliście tak tłumnie i że zostawialiście tyle komentarzy. Dzięki wielkie wszystkim, którzy się udzielali i mi pomagali w odpowiadaniu na te komentarze i do zobaczenia za tydzień. Życzę wam miłego wieczoru pomimo tej pogody za oknem, a może u was jest lepiej niż u nas. E, miejmy nadzieję. Dobra. Dzięki wielkie i do, e, do usłyszenia za tydzień.